Zaszczytem dla mnie usługiwać w zborze, w którym się wychowałem, w którym wyrosłem, w którym spędziłem prawie 30 początkowych lat mojego życia. Teraz jestem w zborze w Cieszynie. Jak byłem tu ostatnio już jako gość od zboru w Cieszynie, to wtedy powiedziałem trochę więcej o sobie. Powiedziałem także o tym, dlaczego więcej chodzę w ciemnych okularach, o swoich problemach z oczami, a dzisiaj o tym już nie będę mówił. Jest to także dzisiaj, że stoję na tym miejscu, trochę zaskoczenie, dlatego że w zeszłą niedzielę nie wiedziałem, że będę tutaj, ale myślę, że to wszystko jest Bożą wolą, słuchajcie. Wierzę, że to nie jest przypadek, że jestem dzisiaj na tym miejscu i będę głosił takie, a nie inne słowo, bo Bóg dobrze wiedział, jakie słowo mogę dzisiaj głosić. I wierzę także, bracie, siostro, że to nie jest przypadek, że ty znajdujesz się dzisiaj na tym miejscu i będziesz właśnie słuchał tego, co wierzę, Bóg chce przeze mnie dzisiaj przekazać. Bo gdybym nie miał takiej pewności, że jestem tu dzisiaj dlatego, że Bóg tak chce, to nigdy bym się na to nie zgodził, aby tu być. A więc otwórzmy Słowo Boże, drugi list do Koryntian, 10, 4 i 5 werset. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Inne tłumaczenie mówi, ma moc od Boga
burzenia twierdz warownych. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Dzisiejsze moje zwiastowanie mógłbym zatytułować Burzenie warowni. I jak nie trudno wam się chyba wszystkim domyślić, będę mówił o duchowej walce. Dla mnie osobiście temat ten jest niezwykle aktualny. Właściwie ja zawsze dzielę się tym, co sam osobiście przeżywam. Aktualny i mogę powiedzieć bez żadnej przesady, że aktualny od wielu, wielu lat. Przedmiotem moich takich rozmyślań, rozważań na ten temat i aktualny ciągle i ciągle, bo widzę to w swoim własnym życiu. Nie wiem, co wy przeżywacie, może jest ktoś tutaj na tej sali, że myślicie, że to może nie jest temat na czasie, może nie temat aktualny, ale bracie, siostry, to co ja dostrzegam, to to, że głównym zamiarem wroga jest przekonać nas, że nie ma walki. Głównym jego zamiarem jest przekonać nas, że nie ma zagrożenia dla nas jako Bożych dzieci, że nie mamy przeciwnika, że nie mamy z kim walczyć. To jest jego zamiar, ale to jest jedno z największych kłamstw, dlatego że walczymy. Apostoł Paweł tutaj mówi, walczymy. Walczymy. My wszyscy wierzący ludzie walczymy. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi, bój toczymy. Nie niektórzy, wszyscy. Kiedy czytamy listy do 7 zborów w Apokalipsie świętego Jana, to zauważamy, że każdy z nich kończy się stwierdzeniem zwycięzca odziedziczy. I w każdym liście jest coś innego wymienione. Ale to słowo zwycięzca odziedziczy kończy każdy list. I potem Jezus, który jest autorem tych listów, dodaje, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wiecie, dla mnie to jest tak wyraziste przesłanie, że walka jest przez całe istnienie Kościoła. Kto ma uszy, niech słyszy, że Duch mówi dzisiaj, że zwycięzca, czyli ten, który walczy i zwycięża, ten odziedziczy. A więc walczymy, bracie, siostry. Walczymy. I kiedy spojrzymy na ten werset, który tutaj przeczytałem, bardzo dla mnie ważny, to widzimy, że walka toczy się na poziomie naszych myśli. Walka toczy się na poziomie naszych myśli, gdyż Słowo Boże tutaj mówi, że co my robimy? Po pierwsze, unicestwiamy złe zamysły. Unicestwiamy wszelką pychę, która podnosi przeciwko poznaniu Boga. I dalej, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc tutaj jest ta jedna z bardzo ważnych prawd biblijnych, którą bardzo mocno chciałbym podkreślić, a mianowicie to, że tym pierwszym frontem naszej walki, tym pierwszym i najważniejszym może etapem naszej duchowej walki, tym polem naszej duchowej walki jest właśnie umysł, są właśnie nasze myśli. Bracie, siostro, jeśli na tym froncie, jeśli na tym polu przegrywamy, to najczęściej po prostu w całości przegrywamy. Ale jeśli na tym etapie wygrywamy w naszych myślach, to wygrywamy. To stajemy się naprawdę zwycięzcami. Kiedy apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że szatan w naszym kierunku wypuszcza ogniste pociski złego, to jest to samo, co tutaj jest powiedziane, złe zamysły. Złe. One są złe ze względu na pochodzenie, bo one pochodzą od naszego wroga.
Ale cały problem jest w tym, że nie są one często złe dla naszego ciała. Kiedy na szkółce niedzielnej, bo też mam taki przywilej uczyć klasę gimnazjalną, był temat pokusy, to tam autorzy, którzy jakby nieco opracowywali ten temat, pokusę nazwali nęcącym zaproszeniem. Wiecie, i to mi się strasznie podoba, dlatego że to oddaje niesamowitą prawdę. Tak często pokusa jest dla naszego ciała nęcącym zaproszeniem. Gdyby pokusa w naszym życiu, ten zły zamysł, ten ognisty pocisk złego nie był nęcącym zaproszeniem dla naszego ciała, to nie miałby żadnych szans. To diabeł nie miałby żadnych szans. Czasem po prostu łatwiej jest przyjąć złą myśl, niż ją odrzucić. Gdyby grzech wtedy, kiedy jest jeszcze pożądliwością, bolał tak bardzo, jak boli wtedy, kiedy są jego owoce, nikt by nie grzeszył. Pokusa, nęcące zaproszenie. Każdy grzech, bracie, siostry, każdy grzech zaczyna się w naszych myślach. Każdy grzech zaczyna się w naszych myślach. Niektóre grzechy przez długi okres dotyczą tylko naszych myśli. I tam pozostają. Chciwość, pycha, zazdrość. Często są tylko w naszych myślach. Wiele grzechów jest najpierw w naszych myślach, a później uzewnętrznia się w naszych słowach i w naszych czynach. I Pan Jezus zrównał. Powiedział, nieważne, jak popełniamy grzech. Czy to jest grzech w naszych myślach, czy to jest grzech w słowach, uczynkach, jest to wszystko jedno i to samo. Grzech jest grzechem. Bo zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, bracie, siostry, można nie współżyć z inną kobietą niż swoją żoną, a być cudzołożnikiem. Dlaczego? Kiedy pożądliwość jest tylko w myślach i patrzymy i pożądamy. Patrzymy w ekran, czy zewnętrznie, czy fizycznie. I Pan Jezus mówi też to samo. Czy grzech pozostanie tylko w myślach, czy już uzewnętrzni się, jest po prostu tym samym. A więc każdy grzech rozpoczyna się w naszych myślach. Nie mamy wpływu, bracie, siostry, na to, jakie myśli pojawiają się w naszym umyśle. Ale kiedy pojawi się myśl, wtedy zaczyna się walka. Bo wtedy mamy wybór. Albo tą myśl przyjąć, zaakceptować, wpuścić głębiej do naszego serca, zacząć o tym myśleć. Lub mamy wybór odrzucić. To jest ta walka, to jest ten pierwszy front, to jest ten pierwszy etap. Odrzucić. Niekiedy jest trudno, ale odrzucić. Bracia, siostry, jeśli na czas nie rozprawimy się ze swoimi myślami, jeśli na czas nie odrzucimy złych myśli, które przychodzą, jeśli na czas ich nie unicestwimy, jeśli pozwolimy, aby one zaczęły penetrować nasze życie, nasze serca, nasze emocje, to szatan w naszym wnętrzu wybuduje warownie. Warownie, o których czytaliśmy w tym wersecie, który przeczytałem. Warownie. Jego twierdzę. Warownia szatana w naszym życiu. Zły, niewłaściwy sposób myślenia. Warownia, twierdza wroga w naszym życiu. Złe, niewłaściwe nastawienie. Zła, niewłaściwa opinia. Warownia. Złe, niewłaściwe myślenie. Zły sposób myślenia, którego nie potrafimy się pozbyć. Może chcemy, ale myśli wracają. Myśli przychodzą.
niekiedy ciągle, niekiedy tylko w pewnych sytuacjach, niekiedy tylko w pewnych okolicznościach, ale wracają, ciągle wracają i penetrują nasze myśli. Warownia, której nie potrafimy się pozbyć. Warownia, zły sposób myślenia, którego być może nie chcemy się pozbyć. Bo ignorujemy, bo myślimy, to tylko myśli. To tylko myśli. I może lubimy w ten sposób myśleć i nie chcemy się jej pozbyć. Warownia, twierdza wroga, zły sposób myślenia, z którego być może nie zdajemy sobie sprawy. Bo był w naszym życiu taki czas, kiedy Bóg przez Ducha Świętego do nas mówił, że te myśli są złe, ten sposób myślenia jest zły, że to nastawienie jest złe. Ale zagłuszyliśmy głos Ducha Świętego i przestał mówić. I teraz mamy jakby pozorny spokój, ale radość i pokój gdzieś znikły. Pragnienie społeczności z Bogiem gdzieś odeszło. Bracia, siostry, warownia, zły sposób myślenia, złe nastawienie, ukryty, zamaskowany grzech. Ja nie wiem, co wy myślicie i nie potrafię się dowiedzieć nigdy. Wy nie wiecie, co ja myślę. Teraz mówię, więc muszę myśleć o tym, o czym mówię. Ale nie mamy możliwości zeskanowania swoich myśli. A więc możemy mieć złe myśli, ale dobrze mówić i nikt wokół z nas tego jakby nie wykryje. Ale bracia, siostry, przyjdzie taki okres, taki moment w naszym życiu, kiedy to, co jest gdzieś tam wewnątrz, przyniesie owoc i zostanie objawione. Dlatego, że właśnie ta twierdza szatana, ta warownia, o której tutaj mówi Biblia, ten zły sposób myślenia, to złe nastawienie, te złe nasze myśli są bazą wypadową wroga w naszym życiu. To jest to coś, co on ma swojego w nas. Kiedy Pan Jezus był przed Getsemane, powiedział, nadchodzi władca tego świata, ale nie ma on nic swojego we mnie. I to jest tak ważne dla naszego życia, bracia, siostry, żeby wróg nie miał nic swojego w nas. Ale jeśli są tam niewłaściwe myśli, które wbudowały się w warownię, to jest to coś, co on ma swojego w nas i to jest to coś, skąd on będzie atakował nasze życie. Tak wiele warowni możemy mieć w naszym życiu. I tak myślę, że tylko Duch Święty może każdemu z nas objawić, jaką warownię ja mam, jaką warownię wy możecie mieć w swoim życiu. Może być warownia niepokoju, strachu. Może przeżywamy trudne chwile i ciągle nadchodzą te myśli zamartwiania się, niepokoju, co będzie, przychodzimy, modlimy się, oddajemy to Bogu, ale wracamy i ciągle te myśli wracają i wracają. Może to być warownia niewiary i zwątpienia. Nie dam rady, nie potrafię, nie podołam. Ten problem się nie rozwiąże, ta sytuacja się nie zmieni, muszę zrezygnować. Warownia niewiary i zwątpienia. Może być warownia żalu, poczucia winy. Może coś wydarzyło się w naszym życiu, czego dzisiaj ponosimy konsekwencje. Bóg nam dawno wybaczył, bo Go o to prosiliśmy. Chce nam błogosławić, ale te myśli ciągle wracają i ciągle myślimy, och, gdyby nie to, och, gdyby nie tamto, gdyby nie ta sytuacja, gdybym wtedy postąpił inaczej, gdybym zrobił inaczej, to byłoby dzisiaj inaczej, nie tak, jak jest teraz. Warownia poczucia winy. Warownia nieprzebaczenia, tak częsta w naszym życiu. Kiedy ciągle nasze myśli wracają do tamtej sytuacji, gdzie zostaliśmy skrzywdzeni, gdzie może nas obrażono niesłusznie, gdzie nikt nas nie przeprosił i ciągle o tym myślimy, wracamy.
tak często my jako chrześcijanie samych siebie okłamujemy, że przebaczyliśmy. Wiecie, jeśli wspomnienie o danej osobie, wobec której coś czułeś, lub jeśli wspomnienie danej sytuacji wywołuje w nas negatywne uczucia, negatywne emocje, to jest warownia. To ona tam jest, niezależnie od tego, o czym ty myślimy. Może być warownia zazdrości, kłamstwa, gniewu, krytyki. Może być warownia pychy, kiedy mamy swoje poczucie wartości, swoją pozycję, której bronimy, której nie chcemy puścić i jeśli ktoś próbuje nas skrytykować czy coś w tym rodzaju, to wtedy wywołuje u nas pewne emocje. Ale może też być taka, wiecie, bardzo pobożnie wyglądająca, może tak to nazwę, warownia, o której też to apostoł Paweł mówił. Warownia z myśli, które nie chcą poddać się w posłuszeństwo Chrystusowi. Takie myśli pozornie dobre, wiecie, ale które wypełniają i zaśmiecają nasz umysł. Może jakieś marzenia, w których jesteśmy w innych miejscach, kimś innym i wszystko się nam dobrze układa. Może jakieś inne myśli. Wiecie, mamy przez Boga darowany czas, aby rozmyślać o Jego Słowie, aby modlić się, aby Go uwielbiać, ale szatan za wszelką cenę chce odprowadzić nasze myśli gdzieś indziej. Tak się złożyło, że ja obecnie pracuję w przychodni w Wiśle. Wiecie, i mam prawie 1,5 godziny dojazdu w jedną stronę. To jest długi okres czasu. Drogę z mojego domu do autobusu znam na pamięć, więc nie muszę zastanawiać się, gdzie idę, jak idę. W autobusie też mam wolny czas. I wiecie, ja wiem, że to jest czas, w którym mogę rozmyślać o Bożym Słowie, że jest to czas, w którym mogę uwielbiać Boga, że jest to czas, w którym mogę się modlić. I widzę walkę. I widzę walkę. Bo wiecie, czasem diabłu wcale nie zależy na tym, abyśmy odeszli od Boga. Jemu czasem wystarczy, abyśmy nie wzrastali, aby w naszym życiu była stagnacja, abyśmy byli bezużyteczni dla Niego. I jest więc walka. Ale Boże Słowo mówi, ten werset, który przeczytałem, że mamy oręż. Niecielesny, mamy broń, niecielesną, ale broń, która ma moc od Boga do burzenia warowni. Moc od Boga. To jest broń, która pochodzi od Boga. Nie nasza broń, ale Boża broń. Nasze wyposażenie do walki pochodzi od Boga. Nasza siła do walki pochodzi od Boga. I to jest podstawa, na której musimy budować. Nie mamy nic swojego. Nic swojego. Mamy moc Ducha Świętego. Mamy osłonę krwi Pana Jezusa, mamy autorytet Jego imienia, mamy Słowo Boże, mamy potężną broń modlitwy, mamy Bożą zbroję. To wszystko mamy. My mamy oręż od Boga. Ale walczymy. Ale walczymy. My walczymy. Po pierwsze, unicestwiamy złe zamysły. Unicestwiamy, czyli niszczymy bezpowrotnie. Niszczymy bez zostawienia śladu. Całkowicie. Unicestwiamy złe zamysły. Tak samo unicestwiamy wszelką pychę, która podnosi się przeciw poznaniu Boga. Ale dalej Pismo mówi, że tą bronią możemy zmusić wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Każda myśl, która pojawia się w moim umyśle, tą bronią, którą Bóg mi dał, mogę zmusić do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wiecie co, bracia, siostry, to jest niesamowite. Tysiące, dziesiątki tysięcy myśli w ciągu dnia. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę. Każda z nich
bronią, którą Bóg mi dał, może zostać poddana w posłuszeństwo Chrystusowi. Kiedy mam czas na to, aby Boga uwielbiać, aby się modlić, aby rozmyślać o Jego Słowie, szatan nie ma możliwości ani mocy, aby moje myśli odprowadzić gdzieś indziej. Dlatego, że Bóg dał mi oręż, którą mogę zmusić wszelką moją myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A kiedy jestem w pracy? Ja mam taką pracę i myślę, że wielu z was, kiedy jestem w pracy, muszę myśleć dokładnie o mojej pracy. Ale to też jest poddanie moich myśli w posłuszeństwo Chrystusowi, dlatego że Jezus chce, abyśmy należycie wykonywali naszą pracę i przez wzorowe wykonywanie naszej pracy byli świadectwem dla ludzi, którzy nas obserwują i którzy nas widzą. Kiedy patrzymy na ten tekst, widzimy, że apostoł Paweł nie ma cienia wątpliwości, że zwycięstwo jest po naszej stronie. Bo on nie mówi, że może unicestwimy złe zamysły, jak się nam uda, i może, jak się nam uda, damy rady niektóre z myśli poddać pod posłuszeństwo Chrystusowi. Nie. On mówi po prostu, unicestwiamy złe zamysły, bez cienia wątpliwości i wszelką pychę, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. I także mówi, zmuszamy wszelką, czyli nie jakąś tam pojedynczą, czy co którąś, tylko wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jesteśmy powołani do zwycięstwa. Dlaczego? Dlatego, że mamy broń, która pochodzi od Boga, która ma moc burzenia warowni. Ale musimy, bracia, siostry, pamiętać, że to jest Boża walka. To nie są nasze strategie. To nie jest nasze myślenie, którą z tych broni użyć, jak użyć, w jaki sposób, dla jakiego wroga. Nie. Tym, który kieruje walką, tym, który daje nam moc, tym, który nas prowadzi w tej walce, jest Duch Święty. Nigdy nie nasza strategia. To On kieruje. Bo wiecie, ta broń, o której mówimy, to nie są przedmioty, które trzeba wziąć i zgodnie z instrukcją używać. Wersety Bożego Słowa to nie są formułki, które można się nauczyć i recytować. Nie. Tym, który kieruje walką, ten, który prowadzi nas, jest Duch Święty. Na nic nasza strategia. Ale tylko liczy się nasza postawa i nasze relacje z Nim. Nasza postawa i nasze relacje z Nim. Dlatego ja dzisiaj nie chciałbym mówić o sposobach walki, o metodach walki, ale chciałbym mówić o naszej postawie wobec Boga, jaką mamy przyjąć, abyśmy mogli stać się zwycięzcami i burzyć warownie, które są w naszych myślach, które będą być może powstawać w naszych myślach, które szatan będzie budował, abyśmy mogli je burzyć. Kiedy po 40 latach wędrówki naród izraelski przeszedł przez Jordan i wszedł do tej upragnionej ziemi obiecanej, za którą tęsknili, o której tak wiele słyszeli, to była ta ziemia opływająca w mleko i miód. I kiedy stanęli po tamtej stronie Jordanu, co zobaczyli jako pierwsze? Zobaczyli twierdzę Jerycho. Zobaczyli jedno z najbardziej ufortyfikowanych miast tamtego czasu z podwójnym, potężnym murem, potężna twierdza. I to była twierdza, której oni nie mogli obejść, jeśli chcieli zdobyć i posiąść tę ziemię. To była twierdza, którą nie mogli ominąć, oni musieli ją zdobyć. Wiecie, i cała historia zdobycia miasta Jerycha dla mnie jest ogromnym, niesamowitym duchowym obrazem naszej postawy, jaką mamy przyjąć, abyśmy mogli stać się zwycięzcami w naszej duchowej walce.
abyśmy mogli niszczyć Bożą bronią wszelkie warownie, które są w naszym życiu, które buduje szatan. Wszelkie złe sposoby myślenia, wszelkie złe nastawienia, wszelkie złe opinie. Znamy tą historię, ona zapisana jest w Księdze Jozuego od rozdziału 5, 13 werset poprzez cały 6 rozdział. Nie będę tej historii czytał, dlatego że zakładam, że w zborze, w Ustroniu tą historię znacie wszyscy dobrze. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na kilka ważnych faktów tej historii. Po pierwsze, mury Jerycha runęły mocą Bożą. Nie Izrael zburzył mury Jerycha. To Bóg zburzył mury Jerycha. Izrael tylko miał swój współudział w zdobyciu miasta Jerycha. Zanim to jednak się stało, Bóg Jozuemu przekazał dokładny plan zdobycia miasta Jerycha. Ale aby Jozue mógł odebrać od Boga plan zdobycia miasta Jerycha, Jozue musiał spotkać się z hetmanem wojsk Pana. Gdyby Jozue tam pod Jerychem nie spotkał się z hetmanem wojsk Pana, nie potrafiłby odebrać od Boga dokładnego planu zdobycia twierdzy Jerycha. Gdyby nie odebrał tego planu, i gdyby Izraelici nie byli posłuszni dokładnie planu, któremu Bóg im przekazał, mury Jerycha nie zostałyby zburzone przez Boga i Izrael nigdy nie zdobyłby tego miasta. I nigdy nie zdobyłby ziemi obiecanej. Bracia, siostry, mury warowni w naszym życiu, które buduje szatan, runą tylko poprzez działanie Bożej mocy. Nigdy nie poprzez nasze działanie. To Bóg chce zburzyć mury wszelkich warowni, które zbudował w naszym życiu szatan. Ale my musimy spotkać się z hetmanem wojsk Pana, aby od Niego odebrać Jego plan działania w naszym życiu. Musimy mieć to osobiste spotkanie z Nim, tą objawioną obecność, to osobiste doświadczenie Jego obecności w naszym życiu. Nie myślmy, że to jest automatyczne, że jako dzieci Boże od razu mamy. Nie, to zależy tak bardzo od naszej postawy. Czy Bóg będzie mógł działać w naszym życiu, czy nie? Dlaczego Jozue mógł spotkać się z hetmanem wojsk Pana? Po pierwsze, Jozue mógł spotkać się z hetmanem wojsk Pana, aby odebrać jego plan, dlatego że znajdował się pod Jerychem. Czemu Jozue był pod Jerychem? Czy on przyszedł pod Jerycho, aby podziwiać wspaniałą budowlę Jerycha? Przepięknie zrobione mury, niezwykle ufortyfikowaną twierdzę, podziwiać, rozmyśleć, jak ona jest piękna? Nie, bracia, siostry. On przyszedł tam z chęcią walki. On przyszedł tam, bo wiedział, jakie niebezpieczeństwo jest w tej twierdzy. On przyszedł tam z pragnieniem zniszczenia tej walki, tej twierdzy. Bracia, siostry, jeśli chcemy spotkać się z hetmanem wojsk Pana, jeśli chcemy znajdować się i odnieść zwycięstwo w swoim życiu, żeby Bóg niszczył warownię w naszym życiu, musimy być pod Jerychem. Jozue nie spotkał się z hetmanem wojsk Pana w obozie, tam, gdzie nie było zagrożenia, tam, gdzie było wygodnie, tam, gdzie nie było czuć niebezpieczeństwa. Nie. Czy jesteśmy dziś pod Jerychem w tym duchowym sensie? Czy widzimy niebezpieczeństwo warowni, które są w naszym życiu? Czy my widzimy te warownie?
I czy w naszym życiu, w naszych sercach jest to gorące pragnienie, aby Bóg je zniszczył? Czy istnieje w nas ta nienawiść do grzechu, ta bojaźń Boża? Bo być może się przyzwyczailiśmy do tych warownic, które są w naszym życiu. Być może jesteśmy w obozie. Być może zaakceptowaliśmy to, co jest. I niech już tak to zostanie. Jeśli chcemy zwycięstwa, jeśli chcemy spotkania z Hetmanem Wojsk Pana, musimy w duchowym sensie być pod Jerychem. Z nienawiścią do grzechu w naszych sercach. Z gorącym pragnieniem, aby Bóg działał i zniszczył wszystkie rzeczy, które są od wroga w naszym życiu. Może dzisiaj musimy zawołać: Boże, pomóż mi znienawidzieć ten grzech. Boże, pomóż mi znienawidzieć te myśli, ten sposób myślenia. Pomóż mi znienawidzieć moje złe nastawienie. Może tak powinniśmy dzisiaj zawołać. Po drugie, Jozue mógł spotkać się z hetmanem wojsk Pana, bo tak jak Biblia mówi, będąc pod Jerychem, podniósł swój wzrok i zobaczył stojącego męża zdobytym mieczem. Kiedy patrzył na warownię, kiedy patrzył na Jerycho, widział trudności, widział niemożliwości, widział twierdzę nie do zdobycia, ale kiedy, bo wiedział, gdzie szukać pomocy, kiedy podniósł swój wzrok znad twierdzy, znad niemożliwości do góry, zobaczył tego, który przychodził mu z pomocą. Bracie, siostry, do naszego życia, każdego z nas, Jezus przychodzi jako hetman wojsk Pana, aby dokonać przemiany naszego życia, aby burzyć mury, aby prowadzić nas do zwycięstwa. Przychodzi w miejsce naszej walki, przychodzi w miejsce naszych niemożliwości. Ale bracie, siostry, my musimy podnieść wzrok znad warowni, znad niemożliwości, znad trudności. Podnieść wzrok w górę, tam, skąd nam przychodzi pomoc. I może też musimy zawołać: Panie, pomóż mi zobaczyć Ciebie. Pomóż mi zobaczyć Ciebie. Nie to, co widzę w swoim życiu, może warownie, może trudności, może niemożliwości, ale zobaczyć Ciebie. I po trzecie, Jozue mógł spotkać się z hetmanem wojsk Pana, bo Bóg widział w jego sercu postawę pokory i uniżenia. Bo Jozue był gotowy upaść na twarz do nóg przed nim. Gdyby Bóg nie widział postawy pokory i uniżenia w sercu Jozuego, hetman wojsk Pana nie przyszedłby pod Jerycho spotkać się z Jozuem. Kiedy Jozue dowiedział się przed obliczem, kogo stoi, upadł przed nim na twarz. Był wodzem ustanowionym przez Boga. To Bóg do niego powiedział: bądź mocny, bądź mężny. To Bóg wywyższał go w oczach Izraela, na oczach całego Izraela, przez cuda, które dokonywał przez jego ręce. Ale kiedy Jozue stanął w obliczu hetmana wojsk Pana, w obliczu Jezusa, wiedział, kim on jest i wiedział, kim jest ten, przed obliczem kogo stoi, i upadł przed nim na twarz ze słowami: co rozkaże mój Pan słudze swemu? Bracia, siostry, jeśli chcemy spotkać się z hetmanem wojsk Pana, jeśli chcemy spotkać się z Jezusem, jeśli chcemy doznać Jego objawionej obecności, jeśli chcemy doznawać Jego mocy w naszym życiu, Jego zwycięstwa w naszym życiu, musimy być gotowi do tego, aby upaść przed Nim na twarz, może w sensie duchowym,
ze słowami tej samej modlitwy. Co rozkaże mój Pan słudze swemu? Ja wiem, bracie, siostry, my jesteśmy Bożymi dziećmi. My jesteśmy Bożymi dziedzicami. Bóg zapewnił nam pozycję w sobie samym. Ale my musimy pamiętać o tym, że cokolwiek mamy, mamy tylko i wyłącznie z łaski. Tylko i wyłącznie z łaski. Nasza pozycja, nasze dziedzictwo, to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, jest tylko dlatego, że jesteśmy ukryci w Nim, ale poza Nim jesteśmy niczym. Niczym. I dlatego, kiedy znajdziemy się w Jego obecności, musimy być gotowi upaść przed Nim na kolana, na twarz. Nie ma zwycięstwa bez pokory i uniżenia. Nie ma zwycięstwa bez pokory i uniżenia. Tak jak czytaliśmy w tym wersecie, to pycha podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Jeśli jest pycha w naszym sercu, nie jesteśmy w stanie zobaczyć Boga. Nie jesteśmy w stanie spotkać się z Nim tak realnie i doświadczyć Jego obecności. I ta modlitwa, co rozkażesz, Panie? Co rozkażesz, Panie? Bracie, siostry, ja myślę, że to jest modlitwa, której my musimy się nauczyć. Co rozkażesz, Panie? Tak naprawdę jest to modlitwa, która wypływa z serca przemienionego przez Ducha Świętego. I kiedy Jozue zadaje pytanie hetmanowi wojsk Pana, i na pewno to był Jezus we własnej osobie, co rozkażesz, Panie, jaką otrzymuje odpowiedź? Bóg mówi do niego: zdejm obuwie swoje, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Jozue, kiedy moje stopy dotykają ziemi, nawet ziemi nieprzyjaciela, to ta ziemia, przez to, że moje stopy ją dotykają, staje się święta. I ty w mojej obecności musisz zdjąć swoje obuwie. I Jozue posłusznie zdejmuje swoje obuwie. Wiecie, to, że my dzisiaj chodzimy w butach, nikogo nie dziwi. Gdyby ktoś przyszedł do tej sali boso, myślę, że wzbudziłby sensację. Ale w tamtych czasach buty nosili wojownicy, żołnierze. I to oznaczało gotowość do walki. W tamtych czasach buty nosili ci, którzy podróżowali, podróżnicy. I to oznaczało gotowość do drogi. I kiedy Jozue w obecności Boga zdejmuje swoje obuwie, to jest to nie tylko wyraz szacunku do świętości Boga, ale była to deklaracja Jozuego. Panie, w Twojej obecności, zdejmując obuwie, ja przestaję być wodzem. Teraz Ty jesteś wodzem. Czynię Ciebie dowódcą. Czynię Ciebie Panem mojego życia. Ty teraz dowódź. Ty teraz prowadź. Kiedy Jozue zdjął obuwie w obecności Pana, deklarował Bogu: Panie, wyrzekam się kierowania swoimi chodzenia swoimi drogami, wyrzekam się kierowania swoim życiem, chodzenia tak, jak ja chcę, i deklaruję, że pójdę drogą, którą Ty mnie prowadzisz. I kiedy my padniemy przed obliczem naszego Pana w pokorze i uniżeniu i zadamy Mu pytanie, co rozkażesz, Panie, na pewno jako pierwsze usłyszymy: zdejm swoje obuwie. Bracie, siostro, zdejm swoje obuwie. Zrezygnuj z walki o własnych siłach i własnych możliwościach. Zrezygnuj z dowodzenia. Jezus chce być naszym dowódcą i Panem. Zrezygnuj z kierowania swoim życiem. Zrezygnuj z chodzenia własnymi drogami. To On nas chce prowadzić. Zdejm swoje obuwie. I dopiero wtedy, kiedy Jozue upadł na twarz i zdjął swoje obuwie,
Dopiero wtedy Bóg zaczął mówić do Jozuego, jaki jest współudział Izraela w wyzwoleniu, w tym, aby zdobyć miasto Jerycho. Wiecie, dla ludzi otaczających, a właściwie stojących na murach Jerycha i patrzących na to, co Izrael robi, był to być może trochę śmieszny plan. Trochę śmieszne postępowanie. Dziwne. Nie wiem, może się śmiali. Być może droga, którą chce nas Bóg prowadzić, być może to, co Bóg chce, abyśmy robili w naszym życiu, może być może śmieszne, a może narazić nas na drwiny ze strony tego świata, ale musimy być posłuszni. Musimy być posłuszni. To jest warunek tego, aby mógł Bóg działać w naszym życiu. Kiedy Izrael był w obozie, wśród nich była Arka Przymierza. Kiedy Izrael szedł z obozu w stronę Jerycha, aby obchodzić go dookoła, w czasie tej drogi towarzyszyła im Arka Przymierza. Kiedy obchodził mury Jerycha, Arka była wśród nich. Kiedy wracali drogą do obozu, Arka była wśród nich. I kiedy byli w obozie, znów Arka była wśród nich. Bracia, siostry, jeśli chcemy mieć zwycięstwo, Arka Przymierza, obecność Boga musi być wśród nas cały czas. Musimy nauczyć się chodzić z Bogiem, jak chodził Enoch. Kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi, Bóg w serce każdego z nas włożył głębokie pragnienie społeczności z Nim. Bycia z Nim, przebywania z Nim, rozmawiania z Nim, czytania Jego słowa. Pielęgnujmy to pragnienie. Pielęgnujmy to pragnienie. W naszym zborze, w Cieszynie, a także myślę, że i w tym zborze tutaj, ta prawda, ten fakt znaczenia Bożej obecności, znaczenia modlitwy, czytania Bożego Słowa jest mocno podkreślane i myślę, że także u was jest mocno podkreślane. Więc cóż można tutaj dodać? Ja powiem tak. Miejmy zwyczaj, dobry zwyczaj czytania Bożego Słowa, miejmy dobry zwyczaj modlitwy i miejmy dobry zwyczaj uczestnictwa w nabożeństwach. Ktoś pomyśli, oj bracie, zaczynasz zakon. Nie, drodzy bracia i siostry. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że apostołowie szli do świątyni na modlitwę, udawali się na nabożeństwa według swojego zwyczaju. Mieli dobry zwyczaj. Ale potem czytamy w liście do Hebrajczyków, że są chrześcijanie, którzy mają zły zwyczaj. Jaki zwyczaj? Opuszczania. Tak, opuszczania zgromadzeń. Bracia, siostry, jaki mamy zwyczaj? Wiecie, dzisiaj szatan nakodował mnóstwo pułapek. Wiecie? Sprawił, że w niedzielę markety są otwarte, wszystkie różne ciekawe rzeczy są pootwierane. Kiedy my w czwartki mamy nabożeństwo wieczorem, to też markety są pootwierane, sklepy, wszystko. Więc można mieć zwyczaj robienia zakupów. Można mieć zły zwyczaj. Jaki mamy zwyczaj? Pielęgnujmy w swoim życiu dobre zwyczaje. Uczestnictwa we wszystkim, co przybliża nas do Boga. I po drugie, co chciałbym powiedzieć, pilnujmy, aby nie gasić tego pragnienia w naszym życiu i nie pijmy z zanieczyszczonych źródeł. Bracia, siostry, możemy być napełnieni Bożym Słowem, możemy wrócić ze wspaniałego nabożeństwa, gdzie Bóg do nas mówi, gdzie przeżywamy Bożą obecność, możemy przyjść do domu, ale kiedy włączymy telewizor i obejrzymy film, w którym są grzeszne wartości, złe wartości, diabeł wypłucze nas ze wszystkiego.
Amen. Możemy być napełnieni Bożym Słowem, Bożą obecnością, ale kiedy przyjdziemy do domu i wejdziemy na niewłaściwe strony w komputerze, wiecie jakie? Diabeł wykradnie nam wszystko. Ogołoci nas ze wszystkiego i zatruje nasze życie. Jeśli chcemy być tymi, o których mówi psalm pierwszy, błogosławiony mąż, który ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą, nie możemy słuchać rad bezbożnych. Nie możemy wchodzić na drogę grzeszników i nie możemy zasiadać w gronie szyderców. Wiecie, dzisiaj, kiedy siadamy przed pewnymi ekranami, a tam z tych ekranów są same złe treści, wyśmiewające Boże wartości w sposób pośredni lub bezpośredni, siedzimy w gronie szyderców i słuchamy rad bezbożnych. Mamy broń, mamy oręż, aby tego nie robić. Kiedy Izrael obchodził mury Jerycha, było powiedziane: milczcie. Jedyną rzecz, którą mogli głośno wyrazić, to był okrzyk bojowy przy ostatnim okrążeniu. Bracia, siostry, pilnujmy swoich ust, aby z naszych ust nie wychodziły słowa niewiary i zwątpienia. Jeśli z naszych ust mają wychodzić słowa niewiary i zwątpienia, to milczmy jak Izrael, który obchodził mury Jerycha. W liście do Hebrajczyków autor wzywa: trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Pilnujmy swoich ust, aby Bóg w naszym życiu mógł działać. I ostatnie, co chciałem powiedzieć, to my musimy prawidłowo zakończyć walkę. Bo kiedy Izrael po raz ostatni okrążał mury Jerycha, kiedy zgodnie z rozkazem Pana wydał okrzyk bojowy, mury Jerycha runęły mocą Bożą. Ale wtedy Izrael, już nie Bóg, ale Izrael, każdy z nich osobiście, miał wkroczyć przed siebie do twierdzy, która była pozbawiona murów, i zniszczyć wszystko to, co było obłożone klątwą, a to, co należało do Boga, złoto, srebro, żelazo i miedź, oddać do skarbca świątyni. To było ich zadanie. Bracia, siostry, kiedy w naszym życiu Bóg mocą Ducha Świętego zniszczy mury, warowni, które szatan pobudował w naszym życiu, kiedy my będziemy mogli zobaczyć, co tam jest w środku, to nie Bóg, ale my. Ale my mamy wejść i zniszczyć wszystko to, co Bóg nakazuje zniszczyć, a oddać Bogu to, co należy do Niego. To my mamy wejść i zniszczyć wszystko to, co należy zniszczyć, a oddać Bogu to, co należy do Niego. Wiecie, Duch Święty nam pokaże, co to jest. Ja nie wiem. Ja może wiem, co w moim życiu jest, wy wiecie, co w swoim, co w waszym. Być może to są pewne przedmioty, które są jeszcze w naszym domu, a które tam nie powinny być. Być może to są pewne książki, czasopisma, płyty, nośniki elektroniczne. Być może trzeba odłączyć internet od komputera. Być może trzeba odłączyć antenę od telewizora. Każdy wie, jeśli będziemy nastawieni na słuchanie, Bóg nam powie. A może trzeba oddać to Bogu, co do Niego należy, i to należy do nas. To jest to prawidłowe zakończenie walki. Chcę powtórzyć pewne zdanie za pewnym kaznodzieją, które mi się niezwykle podoba. Jeśli, bracie, siostry, nie zniszczymy tego, co mamy zniszczyć, co Bóg nakazał zniszczyć, to coś kiedyś zniszczy nas. Jeśli nie zniszczymy tego, co Bóg nakazał zniszczyć, to coś kiedyś zniszczy nas. I jeśli nie oddamy Bogu to, co należy do Boga,
to to coś stanie się dla nas Bogiem. Jeśli nie oddamy Bogu, to, co należy do Boga, to to coś kiedyś stanie się naszym Bogiem. Jeśli nie zniszczymy tego, co mamy zniszczyć i nie oddamy Bogu tego, co mamy oddać Bogu, to w następnej walce poniesiemy klęskę. Bo następną warownią jest miasto. Jakie? Aj. Jest miasto Aj. Znamy historię narodu izraelskiego. Jeśli nie zniszczymy tego, co mamy zniszczyć, jeśli nie oddamy Bogu tego, co mamy oddać, w następnej walce poniesiemy klęskę. Tak, bracia i siostry, Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. Po to była Golgota. Po to była męczeńska śmierć Chrystusa na krzyżu. Po to było Jego zmartwychwstanie, aby mieliśmy pełne zwycięstwo w naszym życiu. Aby On swoją mocą mógł zniszczyć wszystkie dzieła diabła w naszym życiu. Ale być może my dzisiaj musimy podnieść wzrok z nadwarowni, aby spojrzeć na Niego. Być może my dzisiaj potrzebujemy przyjść i upaść przed Nim i zdjąć swoje sandały, mówiąc: Panie, prowadź. Panie, prowadź. Bo Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. Tylko my, jako ludzie, pozwólmy Mu swoją właściwą postawą działać w naszym życiu. Niech to słowo, bracia i siostry, które moje serce przenika, niech Duch Święty sprawi, aby także mogło przenikać i wasze serce.